a little faster. I to są uderzenia szybkie. Takie może być tempo. Wszystko zależy od tego, ile razy odliczysz do 4 w ciągu minuty. I can feel another rush coming on. Everybody together as one. Come down! I reach out to the night, come on, come on. Rave powstał w Ameryce, ale nigdy nie stałby się tam tak popularny, gdyby Anglia go nie przejęła. Mieliśmy u nas istne szaleństwo w późnych latach 80., jak rewolucja w latach 60., jak hipisi, tylko pokój i miłość. Mamy techno, jumbo techno, hardcore, hard house. To jak gałęzi jednego drzewa, wiele gałęzi z jednego pnia. Stanowią one jedną rodzinę, hardcore, techno, house, acid. Co tylko wolisz. Różnica między nami a Ameryką sprzed 20 lat jest rodzaj imprez. Mamy światła, lasery, dymy, efekty specjalne. To nie jest tylko muzyka. Poza tym w Ameryce odmiana garage house jest bardziej popularna niż rave w Anglii. U nas poza tym inaczej się tańczy. W Anglii możesz tańczyć lub nie. Każdy przychodzi ubrany jak chce, nikt się nie naśmiewa, nikt nie komentuje. Możesz robić co chcesz. To jest właśnie wolność. Ten ruch jest tak popularny, gdyż nie ma żadnego współzawodnictwa. Możesz tańczyć jak chcesz, ubierać się jak chcesz, być tym, kim chcesz. To trudno wytłumaczyć, dlatego że emocje wychodzą z wszystkich części twojego ciała. Musisz tylko kołysać ciałem. Trudno to wytłumaczyć. Myślę, że bardzo ważne są emocje, uczucia towarzyszące muzyce. Pokój, jedność, miłość. One łączą ludzi. Kiedy szalejesz, kiedy jesteś na imprezie, nikt nie chce mieć kłopotów. Wszyscy są przyjaciółmi. To jest cudowny świat.